przewodnik naszego konkursu, który towarzyszy nam od początku, od 8 edycji, są słowa Mikołaja Reja. Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Język ojczysty to dobro, bezcenne dobro każdego narodu. Wyraża się w nim jego zbiorowa pamięć, tradycja, historia, kultura. Język jednoczy naród. Pozwala zachować jego moralność. Pozwala również budować tożsamość narodową. Współczesny świat, który często nazywamy globalną wioską, zbyt łatwo ulega dominacji modelowi masowej kultury. Szybki rozwój komputeryzacji, sposobów elektronicznego porozumiewania się sprawia, że język nasz ubożeje. Pojawiają się dziwne zapożyczenia, nietypowe skróty. To zjawisko budzi niepokój. I tym bardziej cieszy fakt, że są wśród nas ludzie, którym na sercu leży dobro ojczystego języka, ojczystej kultury. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom polonistom, którzy próbują przekazać swoim uczniom nie tylko pełną wiedzę o języku polskim, ale również inspirują do pogłębiania wiedzy, a również do sięgania po arcydzieła literatury polskiej. Prowadziła Pani, pełniła Pani nadzór nad merytoryczną stroną konkursu, tak? Tak, dokładnie 8 lat temu dyrekcja szkoły zgłosiła się do naszego instytutu z prośbą o wyznaczenie osoby, która podjęłaby się tego zadania i ówczesny dyrektor instytutu zapytał mnie, czy zechciałabym objąć taką opiekę merytoryczną nad konkursem i bez wahania odpowiedziałam, że tak i do tej pory rzeczywiście wiernie patronuję temu konkursowi i teraz uważam, że się opłacało i warto. To teraz wyjaśnimy pokrótce telewidzom, jakiemu konkursowi i jaki instytut? Instytut Filologii Polskiej UMCS, czyli Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Konkurs to Polonista Roku, organizowany rok rocznie od 8 lat przez Szkołę Podstawową nr 2 w Białej Podlaskiej. No właśnie, i teraz w tym momencie porozmawiamy trochę o konkursie. Do kogo konkurs jest skierowany? Jak przebiega rekordowa liczba chyba w tym momencie uczestników w tym roku? Jak oceniacie pracę? Co jest oceniane? No i nagrody. Konkurs przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap to jest etap szkolny, kiedy dzieci piszą testy w ramach swojej szkoły, te, które się zgłaszają do konkursu. Oczywiście w tym momencie przystępuje zwykle więcej osób. W tym roku przystąpiło ponad 50 osób. Później przechodzą ci, którzy zaliczą dobrze ten test, przechodzą do drugiego etapu, który jest już organizowany tutaj. Jest taki, ma charakter międzypowiatowy. No i z tego właśnie drugiego etapu wyłonieni są laureaci. Jesteśmy w szkole, co słychać? Pytania na konkursie należą do takich trzech dziedzin. Pierwsza taka dziedzina to są pytania dotyczące literatury. Literatury oczywiście odpowiednio dla klas, do których te konkursy są skierowane, bo jeden konkurs, laureaci pierwszego konkursu to są klasy 3-4, druga część to są 5-6, klasy 5-6. W związku z tym literatura oczywiście dobrana jest odpowiednio do danego poziomu. Czyli ten pierwszy blok obejmuje pytania z literatury, drugi blok obejmuje pytania z wiedzy o języku polskim i trzeci blok ogólnie pytania z zakresu kultury szeroko rozumianej, czyli również filmu, teatru, znajomości historii, a zatem jest to konkurs rzeczywiście sprawdzający wiedzę i umiejętności szeroko. Mhm. Wyłaniamy perełki właśnie w tym momencie, finał? Mam nadzieję, że tak. Czy polonistyczne? Nie wiem. Na pewno są to dzieci, które należy docenić z wielu, wielu powodów. Myślę, że jednym z takich najważniejszych jest dzisiaj to, że w takim natłoku i pogoni za nowościami, w takim
zapędzie, rzekłabym, wszystkich do przechwytywania jak najszybciej informacji, jak najszybciej kontaktowania się z różnymi nowymi rzeczami. Co nie ukrywajmy, na przykład internet nam dostarcza, prawda? Dzisiaj dzieci i młodzież to przede wszystkim spędzają wolny czas przed internetem. Więc jeśli nauczycielom udało się zmotywować ich, udało im się pokazać, że może warto troszeczkę popracować nad sobą, spojrzeć inaczej, spojrzeć krytycznie, przyjrzeć się sobie, nauczyć się czegoś nowego, to ja myślę, że to już jest wielki sukces i nauczycieli, i uczniów. To jeszcze słowo gratulacji dla nauczycieli, bo to też ich zasługa. Ależ oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy patrzą na swoje dzieci, dzisiaj doceniane, dzisiaj wyróżniane, to sami czują się także wyróżnieni, bo to jest naprawdę wielka, ogromna praca, ogromna umiejętność dydaktyczna, skierować ich zainteresowania gdzie indziej, na coś ciekawszego, na coś, co sprawi, że będą ludźmi w pełni uczestniczącymi w kulturze w przyszłości. W dolinie tej rzeki, która jest moją rzeką, stałam się tym, kim jestem. Jestem tym, kim się stałam tutaj. W dolinie tej rzeki biegłam przez łąki aż po rozlewiska wczesną wiosną i obserwowałam mgły unoszące się zawsze i tak samo. W dolinie tej rzeki spotkali mnie moi rodzice. Czy ja ich spotkałam? I tę wodę nieśli mi w pierwszym prezencie życia. Dzisiaj finał konkursu Polonista Roku, no i odbieracie nagrodę. Dlaczego przystąpiła Pani do tego konkursu? Dlaczego Pani poświęciła czas, żeby zainwestować w tą uczennicę? No i czy jesteście zadowolone z sukcesu? Może zacznę od Pani. Przystąpiłam do tego konkursu, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat języka polskiego. Udało się poszerzyć tą wiedzę? Tak, wiele zapamiętałam, wiele mi Pani wiedzy przekazała. Na czym polega właśnie uczenie w takich dziedzinach jak język polski? To jest trudna dziedzina. To jest trudne, tak jak Pan powiedział, ale gdy ma się dobrą, chętną, aktywną, pełną mobilizacji dziewczynę, no to uczenie takiej uczennicy jest przyjemnością, dlatego że widzę, że mój wkład pracy nie idzie na marne. Zajęcia odbywały się tylko i wyłącznie podczas zajęć godzin lekcyjnych w szkole, czy również i dodatkowe zajęcia? Domyślam się, że również podczas tych zajęć korzystały też i inne dzieci. Większość zajęć odbywała się indywidualnie, poza lekcjami, dlatego że na lekcjach jest praca z całą klasą i nie ma możliwości rozszerzenia wiedzy wykraczającej poza klasę szóstą. Na co żeście postawiły? Która wiedza była najbardziej przydatna? Postawiłyśmy na całokształt i literaturę, i gramatykę, i ortografię, bo tak jest skonstruowany ten konkurs. Sprawdza wiadomości z tych właśnie zagadnień. No to, drogie panie, jak było? Trudno było z tym konkursem? Kto wpadł na pomysł, żeby w nim uczestniczyć i kto wybrał i nauczycielkę, i ucznia? To znaczy, pani zgłosiła więcej osób z naszej klasy i jedna dziewczynka zajęła drugie miejsce. Myślę, że dobrze, że wzięliśmy w nim udział. Tak, to u nas przebiegają eliminacje klasowe, następnie odbywa się konkurs szkolny i wyłaniamy ze wszystkich uczniów klas trzecich, czwartych i piątych, szóstych najlepszych uczniów właśnie do etapu powiatowego. Tak jak ja pamiętam, nie wiem, być może coś się zmieniło, dzieciaki nie lubią języka polskiego, to źle myślą, prawda? Język polski trzeba lubić. Ja bardzo lubię język polski. Co lubisz? Znaczy, ja lubię na przykład lekcje też języka polskiego. Chyba bardziej lubię niż matematykę, chociaż matematykę też bardzo lubię. Słuchaj, a co było najtrudniejsze podczas tego konkursu? Było coś trudniejszego, coś, co cię zaciekawiło? Znaczy, no dla mnie trudniejsze była na przykład krzyżówka do zrobienia, ortograficzna, bo trzeba napisać tekst i to też trudne trochę jest. Na czym polega przygotowanie takich dzieci? Wybranie tych perełek? W sumie eliminacje takie są wiedzowe. Najpierw są i czytanie ze zrozumieniem, ale jest też materiał gramatyczny, ortograficzny. Praktycznie muszą zmagać się z całością ci poloniści najlepsi. Muszą wszystko wiedzieć. Tym bardziej chyba większa duma później, jak takie dziecko wygrywa. Zdecydowanie. To jest zaszczyt dla nauczyciela, że właśnie uczniowie są jeszcze tacy, którzy pięknie pracują i są chętni przede wszystkim, żeby przygotowywać się, bo czasu trochę poświęciłyśmy, prawda?
Najpiękniejsza i najmilsza jest nasza ojczyzna.